No, przyznam szczerze, że nie było planu, żeby ten wyjazd nagrywać, ale tak sobie przypomniałem, że jak poprzednim razem byłem w Zagrzebiu, bo już kiedyś byłem, to jak wróciłem, to ja nic z tego wyjazdu nie pamiętałem. Nawet nie pamiętałem, z kim tam pojechałem. Więc tak, na wszelki wypadek ten wyjazd spróbuję uwiecznić. A czy coś da radę z tego złożyć, to się okaże. Dobra, jest piątkowy poranek. Ruszam! Co za niespodzianka na lotnisku, kurwa. Normalnie piękna. Ty gdzie? Do Moskwy. Do Moskwy? No. Wy? Do Zagrzebia. Do Zagrzebia? Do Zagrzebia, ty? Ja wiedziałem, że oni lecą, ale oni nie mieli zielonego pojęcia, że ja też lecę. A ty? Do Zagrzebia. Chyba zagrzewać. Do 9.45, prawda? To tak jak my. No tak, skoro lecisz do Zagrzebia, to pewnie lecimy tym samym samolotem. Kurwa, głupie pytanie. No i już na miejscu, tak mi się przypomniało, że ostatni raz jak z tymi panami byłem na wyjeździe w tym składzie, to też tak średnio pamiętałem. No, co było, tam się... było, działo się działo. Tutaj wieczorem się zwiedzaliśmy wrocławskie zoo, ale z tego co pamiętam, to ja wymiękłem przy klatce z szympansami. Bardzo dobra wróżba. No, zwiedzanie rozpoczynamy od najładniejszej ulicy w Zagrzebiu, ulica Warszawska. Ładna? To jest ładna, ale nie zaczęto na nas. Dawno nie widziałem tak ładnej ulicy. Zwłaszcza w Zagrzebiu. Idziemy, teraz idziemy. Potem w prawo skręcimy. Będzie Poznańska? Strasznie szybko się ściemnia w tym Belgradzie. W Zagrzebiu. No dobra, koniec tego piwska. Idziemy na co tu przyjechaliśmy. Na koncert zespołu. Nie znam kurwa żadnego utworu. Pan zna? Białe Łabędzie. Bad Boys Blue? Białe Łabędzie znam. No nie. You're a woman chyba, nie? You're a woman, I'm a man. No, coś tam gra. Tak. Będą to śpiewać dzisiaj? A kapella? A jak? Kurde, jakaś perkusja chociażby mi się przydała. Może będzie jakiś bębenek, jeden z drugim. Na razie jestem rozczarowany delikatnie repertuarem. Nie znam tej płyty. Oś. Ten zespół po drugiej stronie jak się nazywa? I to nie na razie lepiej grają, nie? Tak. No nareszcie! No. Wreszcie Bad Boys tu grają coś ze starej płyty. Opa! Coś ze starej płyty to jest to. Nóżka sama chodzi. Nóżka sama chodzi. No dobra, żarty na bok. To oczywiście były wielkie derby Chorwacji. Dinamo Zagrzeb, Hajduk Split. Jak tam grają? Kto? Ci tam, na boisku. Nie wiem. Nie wiem, nie oglądam. No. Jak to się ma na trybunach do realiów polskich? Słabo. Jak nie w kogo, to nie jest. No nie jest, no ostatni sektor C dużo lepiej się zaprezentował. Dużo żwawiej. Zdecydowanie. Porządna oprawa w starym stylu. To jest najbardziej ekskluzywna nazwa piwa na świecie. Ożujsko. To brzmi jak produkt z najwyższej półki. Ożujsko, polecam. Dziecio. No i już mamy sobotę. Ależ to była wczoraj dobra decyzja, żeby nie zwiedzać wieczorem zagrzebskiego zoo. Nie popełniłem tego samego błędu co we Wrocławiu. Od razu się człowiek lepiej czuje. Wstałem więc rano i co zrobiłem? Przesłuchałem wszystkie płyty. Nie, no dobra. Nic nie słuchałem. Ja od rana miałem akcję kabel. Miałem taki niecny plan, żeby na wyjeździe już coś sobie podmontować. Wziąłem laptopa, ale co się okazało, że po drodze zgubiłem zasilacz. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale zgubiłem zasilacz. Od rana szukałem więc sklepu z nowym. Kupiłem, przyszedłem, sprawdziłem i co? I nie pasował. Poszedłem oddać. Nie przyjęli, bo po drodze zgubiłem paragon. Więc ja już budżet na dzisiaj mam wyczerpany. Dzisiaj bawimy się na sucho. No jedno można. No, znalazły się jeszcze zaskórniaki na drugie. A chuj, nie jem dzisiaj nic.
chuj tam, jednak zjem. O. Coś mi się rozjebawszy. Dobra wiadomość, już za chwilę mecz piątej ligi chorwackiej. Za darmo, za darmo. Nie trzeba płacić za wejściówki. Jest wersja, że to jest liga szósta, ale nie ma biletów. Tak czy tak. Nie ma biletów, to jestem. Gospodarze to Iwania Reka. A goście to Chrwacki, Leszkowac. Ten słynny. Słynny, chorwacki, żeby nie mylić z innym. A jaki jeszcze jest? No jak to jaki? No nie mów, że nie wiesz. No nie wiem, przecież jestem ignorantem, kurwa, z zawodu. No przecież wszyscy kojarzą Leszkowaca, nie? Nawet głupio tłumaczyć. No dobra, to nie tłumacz. Pierdolę, mogę być w niewiedzy, jakoś to zjadę. Pięknie. Trybuna honorowa, no prawie pełna. Zapytałem, jak wejść na trybunę honorową. Za bardzo nie wiedzieli, ale jednak się udało. Proszę bardzo, jak ładnie. Silver czy gold? Cześć popularska. No, tutaj to można oglądać. Ludzie. Pękajcie narody. I to jest trybuna Super VIP, bo to jest wanna. Jak to dobrze się składa, że się dzisiaj nie kąpałem. I tak powinna wyglądać trybuna VIP na każdym meczu. Wanna. Proszę bardzo. Jebut. Ależ to jest meczycho, nie? Komisja licencyjna miała tu twardy orzech do zgryzienia. A Jezu. No to nie był zwykły mecz. Szósta liga chorwacka. Wynik końcowy 0-0. No, ale czego chcieć więcej? Nie, niczego. Od szóstej ligi chorwackiej. No to teraz klasyczne wyjście z trybuny honorowej. BHP moim priorytetem. Takie mam hasło w pracy i potwierdzam. O, piłka tenisowa. Proszę panowie. Dali w prawo, no już jesteśmy w knajpie. No, gdzie nam będzie lepiej? Jedziemy odpocząć. Od czego? Od futbolu. A, od futbolu tak. Inne sporty zawsze w cenie. Nie jestem się na hokeju, ale wydawało mi się, że to trochę inaczej wygląda. Przyjechaliśmy na hokeja. Ale jest ping-pong. No i nikt nie wie, gdzie jest ten hokej, ale my jeszcze go znajdziemy. Zimsko. Tam coś jest napisane zimsko, panowie. No, miało być zimsko. No, zimsko. Kurwa, no może to obok. Myśleliśmy, że tu jest lodowisko, ale chyba jest basen. Basen nie zamarzł i meczu może nie być. No niełatwo być kibicem hokeja w Chorwacji. I co nam pozostaje teraz? Brudla, brudla. Się nagle zrobiła 22? Albo nawet 23? No nawet tak dokładnie 23. Sobota 23. Co normalnie ludzie robią w sobotę 23? Idą na chorwackie reggae. No nie potrafię tego powtórzyć, kurwa, no. Dawaj, dawaj. No co, że nie widziałem takiego chujowego koncertu jak żyję? Ja mam 30, kurwa, parę lat i trochę odjebałem koncertu w życiu? Ten był chujowy, no, ja pierdolę. Najgorszy, jaki widziałem. Nie nagrywaj tej chujni! Takie reggae to ja rozumiem. Takie to ja zdecydowanie bardziej rozumiem. No i już mamy niedzielę, a w niedzielę na początek rozwiążę sobie jakieś zagadki szachowe. Albo nie. No panowie, już 10 godzin bez chorwackiego reggae. Ja nie wiem. Możecie z tym żyć? Ale mi cały czas w sercu gra. Czysta, czarna filozofia. Trwali projekty z tych predysponnych lobbya. Kuzyni mam je wyższe dobro nie znalazł. Jakoś sobie te smutki będziemy musieli tutaj ukoić. No, już za chwilę mecz ligi. Piątej? Szóstej. Piąta. Piąta liga. Preczko. NK Preczko. A tutaj to będzie kibicowsko nieźle, nie? Widać, już coś tam się zaczyna dziać. Ale pirotechnika? Maybe finish match. Bardzo myślę też, wystarczy popatrzeć na stan murawy. Trochę sfermentował. No to ważne, że ma trochę więcej wody. Za dobre spotkanie. Trochę sobie. Dobra, nie wiecie. Uuuu. Smacz miutkie. Jak to się nazywa?
i jebenicos. Ten napój orzeźwiający nazywa się jebanica. Potkaj te, potkaj te. O. Jakaś niebezpieczna akcja chyba, nie? Tak. Na tym boisku każda akcja. Sama napięta. O kurwa! A nie najgorszy ten mecz, nie? Na razie. Do przerwy ile? 0-1. Ale panowie, no, po nektarze jeszcze, no. No sobie kolega mówił w piątek już, nie? Mówiłem, że na preczko to się dopiero będzie działo. No, i się dzieje. To była oprawa roku. To była zdecydowanie oprawa roku. Gdzie myśmy trafili po smercie, kurwa? W Argentynie by lepiej tego nie zrobili, no. No i koniec. Ale to było meczycho. To było meczycho, meczycho. A jaki wynik końcowy był? 1-1. To jest najważniejsze, było 1-1. No dobra, rozdzieliliśmy się z chłopakami, bo to niczego dobrego dziś nie prowadziło. Liga Mistrzów w piłce ręcznej. Zagrzeb gra z kimś tam, nie wiem. Miałem problem z wyjściem. Okazało się, żeby wyjść, to trzeba mieć bilet, a ja go zgubiłem. Więc się napierdzieliłem tam nieźle, żeby przekonać ochroniarzy, żeby wyjść z meczu piłki ręcznej. I teraz bardzo przykra sprawa, bo mecz futsalu Dinama Zagrzeb. Był ostatnim meczem na takiej mojej liście, że muszę zobaczyć. Wszystko co chciałem zobaczyć, to widziałem, no. Dawno nie było mi tak smutno. No i mamy już poniedziałek. Co widać na załączonym obrazku? Trzeba się zabrać do roboty, abyśmy się nie przepracowali. Tak jest. No i udało się jakoś złożyć ten filmik. Nie wiem, czy to jakieś specjalnie ambitne kino powstało. No ale jakby się okazało, że komuś się podoba, zapraszam do przeczytania reklam pod filmikiem, w komentarzu. Są takie reklamy zazwyczaj. A jak się nie podobało, to olejcie ten apel ciepłym moczem.